osób z podziemia do dzisiaj czeka, żeby, nie wiem, ktokolwiek, taki Krzysiu Nowak, zwrócił na nich uwagę i w Rytmach pochylił się chociaż dwie linijki nad nimi. I jak nade mną się tak dwie linijki chociaż ktoś pochylał, czasami Marcin Flint w niefajnych recenzjach moich płyt, to... No, no cóż, no trzeba było to powiedzieć. Nie, chyba... Tak, nieważne. Nie, czekaj, to nie o tobie wywiad, to mnie. To po prostu ja się tym bardzo cieszyłam i ja to udostępniałam. I tak to zaczęło się roznosić. I, tak, roznosić, to chyba w ogóle najlepsze, bo to też po prostu pantoflował. I co? I wtedy moim takim ostatnim celem na tamten moment, powiedzmy, był udział w Popkillerach. I się okazało nagle, że te wszystkie działania, tak, to wysyłanie tej płyty do tych recenzji, szerowanie tego, zaowocowało tym, no, że zostałam wzięta pod uwagę.